Ja tutaj Olga i witam Was dzisiaj w nowym odcinku z quizów. Już dawno, dawno, dawno temu nie było, a pomyślałam sobie, że można zrobić, słuchajcie. Na początek możecie stawić łapkę w górę, możecie stawić subskrypcję, dołączyć do gangu szarego dzwoneczka i przycisku. I słuchajcie, wiem, że Czoklet robił te quizy, znaczy on robił, też robię quiz o sobie. Mam jego pozwolenie, to jest jego pomysł, jego film znajdziecie na dole, a my już zaczynamy z pierwszym quizem. Okej, i mamy pierwszy quiz od Manep 6 miesięcy temu. Ile wiesz o Geenali? Na początek coś łatwego. Jak nazywa się Geenali? Łatwizna, oczywiście, że Geenali. Nawet piszę tam odpowiedź. Olga, Alicja, Emma, Grażyna, Janusz. Kurczę, to chyba Janusz. Ale powiem wam ciekawostkę, że Emma to było moje imię na bierzmowanie. Olga oczywiście. Okej, dochodzimy do następnego pytania. Czy Geenali ma chłopaka? A jeżeli tak, to jak się nazywa? No, przecież to jest dziewczyna, nie widzicie tą... piękną, przystojną, uroczą, kochaną dziewczynę? Tak nazywa się Maksymilian Kowalski? Tak nazywa się Janusz Marcinowski? Tak? Nazywa się Czoklet? Tak nazywa się Paweł Gęszka? To Geenali ma w ogóle chłopaka? Tak nazywa się Christopher Christopherson. Słuchajcie, ale Czoklet to jest tak naprawdę Paweł Gęszka. Więc... tutaj, proszę panią... Proszę panią, tutaj jest test jednokrotnego wyboru, bo te dwie odpowiedzi są poprawne, A i B jest poprawne. Także tak nazywa się Paweł Gęszka. Aha, że nazywa się Czoklet, o Jezu, no tak, przecież Czoklet nie nazywa się Czoklet. Czoklet tak jakby nazywa się Czoklet w... nieważne. Kolejne, teraz będzie coś trudniejsze, oho. Co nagrywała... nagrywała Geenali na swoim kanale. Jest teraz 2018 rok, grudnia 2016. 26. Call of Duty na pewno nie, The Walking Dead na pewno nie, Doki Doki też nie ogląda, nie ten, i Terrarie też nie, Little Big Planet nie, więc Minecraft, tak, Garden Post, tak, Life is Strange, tak, same quizy, tak, Scribblenauti, Blockstar Planet, The Sims 4, My Tarot Porsche. Dokładnie, wszystko, wszystko węzięte. I teraz chyba dojdzie jeszcze Survival, ale to już chyba widzieliście odcinek. Jaki był pierwszy filmik na kanale i kiedy go opublikowała? Kiedy? Autorka, bez oszukiwania, wiem, że wyjdzie na jej, ty sprawdzicie, XDDD, a może nie. No ja nie mogę cheatować, bo wszyscy widzicie. Minecraft Mini, to na pewno nie parkour, bo Geenali w życiu nie zrobi parkoura na tym kanale. Zrobiła raz z Blockstar Planet i słuchajcie, to jest koniec, chyba, że się poprawię. Build Battle, tak, tak? Nie, Pixel Painters to jest. No to Pixel Painters, ale sierpnia, bo to były wakacje. Ale wrzesień... sierpień? Słuchajcie, nie szukajcie tego filmu, to był tak strasznie zły film, pamiętam, to było na zasadzie takiej, że nagrywaliśmy wtedy Granicę z Czokletem i wszyscy tak, tacy, o mój Boże, Geenali, też coś musisz nagrać, Geenali, ty masz kanał? I ja takie, tak, tak, i miałam już chyba 3000 lub 6000 subskrypcji i wszyscy zaczęli mówić, takie, Geenali, dobra, pierwszy film, i ja takie, okej, i cały ten film wyglądałam tak. Dzień dobry, tu Geenali i... ja teraz będę malować. Ja będę malować teraz na różowo. I teraz będę malować to fioletowo. Kompletnie nie pokazywałam swojej osobowości, bo tak się strasznie stresowałam. Ale bardzo wam się podobało i w sumie dzięki wam, dzięki moim widzom, elfom, tak naprawdę ten kanał się dalej kręci. Znaczy, była przerwa, ale dla was wróciłam. Kolejne. Jakie Geenali ma rodzeństwo? 4 niezdarnych braci. Kurczę. Jedną młodszą siostrę, jednego starszego brata, 2 młodsze siostry, 2 starsze siostry, nikogo nie ma. Jest sama jak palec. 2 starszych braci. Mam 2 starsze siostry. Starsze o 10 i 11 lat. Czy Geenali jest elfem? Oczywiście, że tak. Nie widzisz elfich uszu? Nie. Niestety nie. Nie, ale uważam, że ona jest dla mnie małym YouTube'owym elfem. Tak, i koniec, kropka, autorka quizu. Spokojnie, spokojnie. Po co te nerwy? O kurczę, oczywiście, że tak. Nie widzi... Kurczę, nie. No ja jestem elfem, ale nie wiem, jak mnie autorka postrzega. Także... Nie, ale uważasz, że to jest dla mnie małym youtuberem elfem? Okej, dobra, mogę być dla ciebie, moja autorko, małym youtuberem elfem. Kolejne, co kolekcjonuje Geenali? Chyba gry, lecz Geenali nie jest pewna i kiedyś kolekcjonowała mangi i płyty. Nic nie kolekcjonuje, lecz kiedyś kolekcjonowała gry. Kolekcjonuje elfie uszy, a kiedyś kolekcjonowała kolorowe, magiczne soczewki. Kolekcjonuje zwłoki piwnicy. Autorka, jakoś spokojnie, to zwłoki robaków. A co myślałeś? Myślałeś, że to zwłoki ludzi? Chyba gry, lecz Geenali nie jest pewna. Na pewno kolekcjonowałam mangi, na pewno kolekcjonowałam płyty. Gry
też kolekcjonowałam. Słuchajcie, autorko quizu, mane.pl, kurczę, ty mnie naprawdę znasz. Wydaje mi się, że musiałaś przeszukać wszystkie... O, chyba jesteś dziewczyną. Musiałaś przeszukać w ogóle wszystkie moje live'y. Gratulacje. Tak, kiedyś mam mangi i płyty. Kiedyś jak wrócę do domu mojego rodzinnego, to wam wszystko pokażę. I ostatnie, najważniejsze pytanie. Czy lubisz Genali? Każda odpowiedź się liczy. Nigdy jej nie znałam na żywo, ale wydaje się miła. Kofam, autorka quizu. Piona, ja tak samo. Piona. Bardzo ją lubię. Jest miła, śmieszna i fajna. Nie za bardzo, nie. Sorry, ale jej nie lubię. Proszę Genali, nie smuć się. Ja nie wiem. Czyli Genali, lubisz Genali? No tak pół na pół w sumie, bo czasem mnie wkurza. No w sumie to mnie tak samo, także nie za bardzo. Znaczy żartuję, wiecie. Lubię siebie, ale czasem się wkurzam. Twój wynik 8 na 8, heck yeah, Genali. Boom. Wielki fan. Widać, że jesteś wielkim fanem. Podziel się wynikiem w komentarzach. Jeżeli zrobicie ten quiz, oczywiście zostawiam go wam w opisie. Na dole, tam o. I koniecznie napiszcie, jak wam poszło. Słuchajcie, właśnie sobie uświadomiłam, że pod ostatnim quizem powiedziałam wam, że napiszcie swój wynik w komentarzach, ale przecież oglądacie ten filmik i wiecie, jakie są odpowiedzi. Dobrze, to idziemy do kolejnego quizu. Jest zrobiony przez Kacpra Walczowskiego. Walczowski, tak, dziękuję bardzo. Ile lat ma Genali? 39. Nie widzicie... to nie ten głos. Nie widzicie przecież tej twarzy? Mam 4 latka, 4,5, a tak naprawdę to mam 20-24, czy... Dobrze! Kurczę, sama nie wiedziałam! Tak, mam 20-24, jestem troszeczkę młodsza od Czokleta, ale nie aż tak bardzo. Jak ma na imię? Ania, Olga, Martyna, Kasia, Agnieszka. Olga, dzień dobry. Kim jest? Psem, królikiem, elfem, czarownicą. Kurczę! Bo ja troszeczkę jestem, znaczy ja mam królika, także nie mogę powiedzieć, że jestem nim. Jestem elfem. Bardzo ładny w ogóle dobrałeś, Kacper, te zdjęcia. Ten króliczek jest uroczy, a piesek jest taki puci, 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 puci. Gdzie mieszka? Katowice, Warszawa, Gdańsk, Lublin, Śląsk. Lublin. I słuchajcie, teraz, jak ktoś mnie zapyta znowu na Instagramie czy gdziekolwiek, czy mieszkam w Lublinie, mieszkam w Lublinie. Ale nie denerwuję się na was dlatego, że się pytacie, tylko słuchajcie, jak ja dostaję albo Czoklet odpowiedzi, że hej, byłeś gdzieś tam, w jakimś tam miejscu, albo w innym, to podejdźcie do nas, naprawdę, zróbcie sobie z nami zdjęcie, pogadajcie, bo nam jest strasznie smutno, jak potem czytamy, wiecie, te komentarze, te pytania, że hej, widziałam was gdzieś tam, ale my cię nie widzieliśmy, come on, przywitaj się, pogadajmy. Jaki Genali ma rozmiar buta? I to jest, ja nie wiem, czy ja to kiedykolwiek podawałam, może. Ale 38, 37, dokładnie. Nie wiem, skąd wziąłeś tę informację, autorze quizu, ale jeżeli to powiedziałam kiedyś na live, to gratulacje, pokłony dla ciebie, bo ja nawet nie pamiętam. Ile ma subów? 4, Boże, to było w grudniu, 20... ja nie pamiętam. A nie mogę teraz cheatować. Chyba tyle? Wtedy miałam? Poczekajcie, to było w grudniu. Albo tyle, albo tyle. Okej, dobra, to już mam źle, ale nie pamiętam naprawdę. To chyba miałam 19 tysięcy? Z kim nagrywa serię z Minecrafta? Z Jodo, Knesem, Czokletem, Jerzem, Trisusem oraz Roxem. Z Czokletem, ale teraz z Zio również, także... To był quiz z grudnia, także zrozumiemy. Czy nosi okulary? 7 na 8. Wow, prawdziwy fan. Widać, że oglądasz ją regularnie. Dokładnie, oglądam ją regularnie, ale nie wiem, ile miała subskrybentów w grudniu 4 2017 roku, także nie do końca jestem super fanem. Ale dziękuję bardzo, Kacper, na quiz i idziemy do kolejnego. I mamy kolejny, słuchajcie, jak na razie jestem największym fanem Genali. W ogóle jestem chyba, ja prowadzę fanpage Elfy Genali, chyba tak to się skończy. Ale kolejny to jest Jak dobrze znasz Genali, zrobiony przez KajaKaja42. Dziękuję bardzo. Z czego był pierwszy odcinek na kanale Genali? Pixel Painter z The Sims 4. The Sims 4 i ta miniaturka z drugiego filmu. Pixel Painters. Jak ma na imię Genali? Olga, Nadia, Sandra. Olga, dzień dobry. Ile subów... Boże, znowu to pytanie, przecież ja nie umiem. Ile subów ma Genali na styczeń 12 stycznia 2019 roku? Słuchajcie, logicznie. Jeżeli na tamto odpowiedziałam źle i w grudniu 12 miałam chyba 19 tysięcy,
to w grudniu, Boże, w styczniu, chyba miałam 23. Czy ja jestem aż taka tragiczna w subskrypcjach mojej własnej siebie? Okej, nie będę, prawdopodobnie jak się pojawi takie kolejne pytanie, to też źle odpowiem. Jaki znak zodiaku ma Geenali? Ryba, wodnik, waga. Ryba, rybusia, rybeńka, rybuniunia. Czy Geenali ma chłopaka? Tak, nie. A no, mówię wam, że to jest dziewczyna. Zobaczcie, jaka piękna. Ma takie długie włosy i moje okulary w ogóle zabrała. Znaczy, to są jego okulary. Znaczy, jej okulary, przepraszam. Mam. Czy Geenali nagrała Blockstar Planet? Tak, nie. Nagrałam i nagram kolejny odcinek, ale niespodzianka, także nic nie wiecie. Ile Geenali ma lat na 12 stycznia? Wtedy miałam. W sumie cały czas jestem w tej, więc. Tak, miałam tyle lat. Czy Geenali ma rodzeństwo? Nie, ma jednego brata, dwie siostry. Dwie siostry starsze. Pierwszy quiz. Ile odcinków jest z Elfickiej Doliny? 12, 26, 15. 15, bo pamiętam, że ostatni odcinek nagrywałam przed Sylwestrem, bo jechaliśmy chyba. Albo nie to było? Nie, nagrywałam przed świętami.